No to pierwsze kilometry tym samochodem, także na razie jedziemy bardzo ostrożnie, próbujemy zobaczyć, na co go stać, sprawdzamy to. Jak na razie bardzo fajnie, wydaje się, że jest dużo bardziej przewidywalny i lepiej się go prowadzi od A2. Wszystko jest ok, także będziemy przyspieszać z odcinka na odcinek. No, to jak zawsze na początku, to mnóstwo rzeczy się dzieje, które chcemy naprawdę dogłębnie sprawdzić, żeby nie zniszczyć go przede wszystkim, bo z dziełem sztuki trzeba się obchodzić z odpowiednią estymą. Tamtego A2 już nie ma, dlatego że ten samochód w karoserii A2 jest przygotowany do startu w Mistrzostwach Europy z paszportem FIA, to zupełnie inne auto. Ten jak na razie, no, to są dopiero pierwsze kilometry, ale wydaje się, że jest lepszym samochodem niż tamto poprzednie. Partnerem relacji jest firma Go Plus e-Auto.